Niech dobry pasterz prowadzi nas w kosztowności swoich słów. Będziemy dzisiaj mówić na początek o człowieku, który był, zastępował całą armię. Jeden człowiek był za całą armię. Znacie jego imię bardzo dobrze, wszyscy tak od razu. Samson. Jeden człowiek szedł jak cała armia i wygrywał wszystkie bitwy, na które napotkał, dopóki był w tym, w czym Bóg go umieścił, aby ta moc mogła na niego spływać. Księga Sędziów, 13 rozdział. Mamy tutaj zapowiedź jego narodzenia się i znowuż mamy niepłodną kobietę. Lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana. Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na 40 lat. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Teraz tylko uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego. Gdyż oto poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazyrejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. I oto Pan zapowiada urodzenie się człowieka, który wybawi Izraela z rąk wrogów jego. Moglibyśmy sobie pomyśleć, no cóż ten jeden człowiek takiego tam zrobi. Widzimy, że Bóg zawsze przysposabiał każdego z tych ludzi, których wzywał do służby, do siebie, w coś, co czyniło ich nadzwyczaj ludźmi. Ludźmi o sile, której nie znalazłbyś w nikim innym, ludzi o mądrości, której byś nie znalazł w nikim innym, ludzi o trzeźwości. Bóg napełniał tych ludzi czymś szczególnym, co było potrzebne, aby tą służbę, którą Bóg im zlecał, aby ona mogła być wykonana. Taki człowiek stawał się naczyniem, którego Bóg siebie samego przelał w mocy swego ducha do tego człowieka to, co było jemu potrzebne. Temu człowiekowi było potrzebne należeć do Boga cały czas. Był Nazyrejczykiem, a więc człowiekiem oddzielonym dla Boga, dlatego brzytwa nie miała przechodzić po jego głowie. Włosy miały rosnąć swobodnie i one miały świadczyć o tym, że ten człowiek jest w ślubie z Bogiem, w ślubowaniu, w należeniu do Boga. A tu już od samego poczęcia ten chłopiec był do tego przeznaczony. Jeszcze nie był niczego świadomy. Bóg go do tego już wyznaczył. Piękne, piękne doświadczenie. W 15 rozdziale od 14 wiersza czytamy: a gdy przyszedł do Lechi, Filistyńczycy z krzykiem wyszli na jego spotkanie, już jest dorosłym. Wtedy ogarnął go duch pański i powrozy, które opasywały jego ramiona, stały się jakby zwiotczały od ognia len i jego pęta po prostu sunęły się z jego rąk. Znalazłszy zaś świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią swoją rękę i wziąwszy ją, zabił nią 1000 mężów. Potem rzekł Samson: przez oślą szczękę kupa na kupie, oślą szczęką 1000 mężów zabiłem. A gdy przestał mówić, wypuścił z ręki szczękę i nazwał tę miejscowość Wzgórze Szczęki. Potem poczuł wielkie pragnienie i zawołał do Pana tymi słowy: ty sprawiłeś przez rękę swego sługi to wielkie wybawienie, lecz ja teraz umrę z pragnienia i wpadnę w ręce nieobrzezanych. Wtedy Bóg rozszczepił wgłębienie skalne, które jest w Lechi, i wyszła z niego woda. Napił się więc i wróciła mu ochota i ożywił się, dlatego nazwał je źródłem wołającego, które jest w Lechi do dnia dzisiejszego. I sądził Izraela w czasach Filistyńczyków przez 20 lat. Widzimy, jak Bóg dał zwycięstwo temu
temu człowiekowi, który wystarczał za całą armię wojowników, który szedł sam, a Filistyńczycy już się go bali, już się lękali, bali się go. Jednego człowieka się bali. Szukali sposobności, jak go pokonać, tego jednego człowieka. Zawsze gdzieś widzimy tego jednego człowieka, prawda? Nawet kiedy widzimy już doskonałego tego jednego człowieka, też wszyscy chcieli go pokonać, chcieli go podejść, chcieli go zwabić, chcieli go namówić do czegoś. Tak to wróg poluje, żeby ten człowiek nie wygrał, nie był do końca zwycięzcą. Próbuje jak podejść takiego człowieka, czy z tej, czy z tamtej strony. Tutaj ta siła, którą Bóg dał Samsonowi, była wystarczająca, żeby oślą szczęką pokonać 1000 wrogów. Bóg jest Bogiem, który stworzył czas i On może operować czasem. On, do Niego należy to, jak ten czas się realizuje. Opowiadałem Wam kiedyś o pewnej sytuacji, nie będę opowiadał jej szczegółowo, ale pewien człowiek, cofając samochodem do tyłu, wciągnąłby naszą wtedy malutką Anię pod koła i by ją przejechał tymi kołami. I w chwili, kiedy on cofał, czas stracił swoją szybkość u mnie. I ja widziałem, jak te powoli koło zbliża się do nóżek mojej córki, a ja ją wyciągałem i to koło było cały czas prawie przy tych nóżkach, a ja ją wyciągałem i kiedy jej nóżki znalazły się, ona w ogóle nie wiedziała o tym, ona chciała, bo tęskniła za tą, z koleżanką tam, co była córką tego człowieka i ja ją wyciągałem i kiedy koła już nie przejechałyby jej nóżek, nie wciągnęłyby ją, wszystko wróciło do swojego czasu. On z piskiem opon cofnął do tyłu. Dla mnie był ten czas bardzo wolny. Czas u niego biegł normalnie. Ja się domyślam, że Bóg mógł umieścić Samsona w trochę innym czasie niż tych 1000 ludzi. Oni byli dla niego bardzo wolni. Wręcz stali z tymi mieczami, coś próbowali robić, on ich tłukł tam po kolei. A miał wystarczającą siłę, żeby jednym uderzeniem już nie poprawiać, a więc w sumie. Bóg czyni, co zechce i jak zechce, a więc mamy osobiste doświadczenia, które Bóg nam pokazuje, że On decyduje o wszystkim. On decyduje o wszystkim. Kiedyś opowiadałem Wam, jak w pewnej sprawie nie chciałem, żeby mnie widziano w pewnym miejscu. No i tak się modliłem, Boże, żeby mnie tam nie widziano. I wszedłem do sklepu, a w sumie musiałem pewne rzeczy kupić i ja w sumie się trafił człowiek, który znał mnie i tego, o którym chciałem, żeby nie wiedział, że ja tam jestem. Myślę, no i wydało się. I idę do tego człowieka z wyciągniętą ręką, znaliśmy się wiele lat, idę do niego z wyciągniętą ręką, on przechodzi obok mnie i idzie do lady. Ja sobie myślę... Jak to? No przecież patrzyliśmy na siebie, on mnie nie widział, przeszedł obok mnie, poszedł do lady i wtedy zrozumiałem, że on mnie nie widział, że Bóg zasłonił mu mnie, on przeszedł obok mnie i poszedł do lady. Wyszedłem i dziękowałem Bogu, już myślałem, że no nie powiodło się, ale Bóg jest Bogiem, który decyduje o każdej sprawie, we wszystkich sprawach. On mówi, ja jestem Bogiem i ja mogę zrobić, co zechcę. Jezus mógł wyjść spośród nich i oni nie widzieli Go w ogóle, nie widzieli Go, jak On wychodzi spośród nich. Bóg jest Bogiem, On decyduje o każdej sprawie i On okazuje swoją chwałę w każdym miejscu, w którym chce tą chwałę okazać. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. On może nakarmić kawałkiem chleba człowieka, a potem ten człowiek w sile tego jednego pokarmu może iść 40 dni i się nie zmęczy. Bóg jest Bogiem i my do takiego Boga należymy. I On na przestrzeni wszystkich tych pokoleń pokazywał, że On chce, abyśmy zrozumieli, że On, gdy daje nam to, co chce nam dać, to my wtedy stajemy się reprezentantami Jego chwały. W tej cząstce, którą On nas obdarza, można zobaczyć Jego
chwałę, Jego majestat, Jego miłość, czy radość, czy pokój, czy siłę, moc, czy zwycięstwo. On może przez wielu czy niewielu, dla Niego nie ma znaczenia, ilu jest. On może nawet bez nikogo. Tak, znamy taką sytuację. Gedeon, 300 ostatnich ludzi, garki w ręce, pochodnie i raptem rozdzielają się na trzy grupy, na jedno hasło, wszyscy rozbijają te garki, dmą w trąby i cała armia się wybija. Albo obchodzą mury Jerycha, na jeden rozkaz podnoszą głos i mur się przewraca. I to jest prawdziwe. Tam jest, archeolodzy to odkrywają i znajdują to w rzeczywistości, to, co jest opisane w Biblii. A więc mamy Boga, który dokonuje cudów. Jaki on cud z tobą chce uczynić, ze mną? Czy już wiesz? No jeden na pewno najcenniejszy, najważniejszy, abyśmy byli podobni do Jego Syna Jezusa Chrystusa coraz bardziej. Dla nas to jest cud nad cudy, żeby z takich ludzi jak my zrobić kogoś podobnego do Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Ale Bóg mówi, że On się tego podjął, a więc dobrze jest do Niego należeć i wierzyć Mu i trzymać się tego, co On dał. Samsonowi Bóg dał, żeby był Nazyrejczykiem. Włosy oznaczały, że on dalej trwa w tym powiązaniu z Bogiem, w tym doświadczeniu zwycięstwa. Gdziekolwiek by poszedł, cokolwiek by podjął, on zawsze miałby zwycięstwo nad swymi wrogami. I ci wrogowie zawsze musieliby mu ustąpić. Oni by się wręcz lękali. To nie byłoby nawet jak z Goliatem, który gdzieś wychodzi i krzyczy, tylko on by szedł na całą armię i ta armia rozpraszałaby się i uciekała w popłochu, wiedząc, ile już armii porozbijał po drodze ten jeden człowiek i że on jest dla nich nietykalny, jest poza ich zasięgiem, żeby go w ogóle usunąć. Ale miał pewną słabość, Samson. Miał słabość do kobiet. I to go w sumie złapało. Tutaj wróg znalazł możliwość. Pierwszym razem był w tym pan, kiedy zauważył jakąś filistynkę i postanowił, żeby była jego żoną. W tym był pan, bo pan chciał, żeby mieć przyczynę też, żeby Samson mógł się zemścić na filistynczykach za to, co oni robili Izraelowi. Jego rodzice nie umieli tego rozeznać i faktycznie nastąpiło to i dokonało się to, ale później właśnie to jest ten problem jak z Samuelem, który pierwszy raz, kiedy Bóg pokazał mu tego Saula, on zobaczył wielkiego chłopa, przystojnego mężczyznę i sobie myślał, skoro pierwszym razem Bóg wybrał takiego, no to drugi raz też będzie. Już tak jakby człowiek myśli, że Bóg będzie robił znowuż to samo. I Samson może sobie myślał tak samo, no skoro Bóg mu wskazał filistynkę, no to cóż zaszkodzi, jak sobie poszuka następnej filistynki, przecież to, cóż to za różnica w tym momencie jest, a była różnica, to miało być tylko raz, a nie dwa razy. Potem pamiętamy, że zamiast wielkiego chłopa w Izraelu pojawił się na króla chłopiec, rumiany jeszcze, taki miły, przyjemny dla oka chłopiec, nie jakiś surowy mężczyzna. Bóg w ten sposób podejmuje decyzję. Nie możemy Boga sobie zaszufladkować, powiedzieć kolejny raz to samo, już wiem, już znam, tak będzie. Nie, kolejny raz będzie inaczej. W inny sposób Bóg rozwiąże swój problem, swoją sprawę. Psalm 29. W każdy sposób Bóg dociera do ludzi, do jednego w ten sposób, do drugiego w tamten sposób, ale zawsze po to, żeby człowieka uratować, czy też poprowadzić dalej w swojej chwale. I tu czytamy ostatni wiersz, 11. Pan da siłę ludowi swemu, Pan uszczęśliwi lud swój pokojem, Pan da siłę ludowi swemu. Widzimy Samsona, któremu Bóg dał siłę i on pokonywał wrogów, fizycznych wrogów. Pan daje siłę swemu ludowi, abyśmy wygrywali, abyśmy byli zwycięzcami, abyśmy byli silni w Panu. Aby siłą naszą nie były ludzkie mięśnie, bo cóż Samson ze swymi mięśniami, czasami w filmach
o Samsonie pokazują jakiegoś takiego sprawnego mężczyznę z muskułami, no bo przecież musi mieć muskuły, bo jak, żeby pokonał tylu wrogów. Choćbyś wziął nie wiem jakiego muskularnego człowieka i puścił na niego tysiąca chłopa, to byś zobaczył, co by z nim zrobili. To nie od muskułów zależało, to od siły Pana zależało. Samson mógł być szczuplutkim mężczyzną, może nawet niewysokim. Nie wiadomo, jakim był tam. To nie była siła mięśni, to była siła Pana. Wystarczyło, żeby pokonani byli wrogowie. Mogli się z niego śmiać, że taki mały, czy jakiś idzie chudy na przeciwnika, a potem już się nie śmiali. Bo wiedzieli, że to jest Pan, że mają sprawę z Panem, a nie z człowiekiem. A więc Pan daje siłę swemu ludowi. O tym myślmy, gdy w pielgrzymce jesteśmy, to my potrzebujemy sił Pana, ponieważ to nie jest zwykła pielgrzymka. To nie jest taki wyjazd gdzieś tam z zaciekawieniem, co nas spotka. To jest pielgrzymka do domu Ojca. Po drodze różnych wrogów mamy pełno, różnych przeciwności. Potrzebujemy sił Pana, by nie zastać, by nie usiąść, by nie zrezygnować, by iść dalej, mimo przeciwności, mieć siłę większą od sił przeciwnika, aby dalej podążać, poddając się Panu. Psalm 28. Ósmy wiersz. Pan jest mocą ludu swego i twierdzą zbawienia pomazańca swego. Pan jest mocą ludu swego. To jest dla ciebie, dla mnie najważniejsza sprawa. My nie podjęliśmy się sami chrześcijaństwa. Wiecie, to jest kiepsko, kiedy my rozpoczynamy z Panem, a potem dalej idziemy w swojej sile. To bardzo kiepsko wygląda. To nie ma nic wspólnego ze zwycięstwem. To jest raczej próba, nie wiem, zrobienia tego, co jedynie Bóg może zrobić. Jest to, nie uda się na pewno. Wróg się będzie bawił takim człowiekiem. Ale gdy idziemy w sile Pana, to jest to zwycięstwo. To jest to zwycięstwo. I tak samo jak Samson wygrywał, fizycznie wygrywał, tak zdajemy sobie sprawę, że w tym Starym Testamencie jest opisane wiele bitew, które zostały wygrane nie mocą siły człowieka, ale mocą Pana. Kiedy Pan wydawał rozkaz i szli śpiewacy z przodu i wróg zostawał pokonany. Zobaczmy, czy my chcemy w sile swojej wygrać z diabłem, chytrym, przebiegłym, czy chcemy wygrać w mocy Jezusa, który wygrał z diabłem. Czy chcemy iść w sile własnego myślenia, czy w sile myślenia Chrystusa. Czy chcemy udowodnić, że my coś potrafimy, czy chcemy nieustannie doznawać, że Pan to potrafi. Ja wolę i myślę, że Ty też, żeby to był Pan. My zdajemy sobie sprawę, że my już mieliśmy wiele okazji, żeby pokazać, co my potrafimy i niezbyt ciekawe to są wyniki. Raczej nie byłoby się czym chwalić, raczej lepiej zakryć, albo, a jeszcze lepiej, żeby oczyszczone to zostało przez krew Jezusa i nie było po tym śladu. Ale gdy jest to Pan, to warto o tym mówić, warto chwalić Pana za to, czym On nas obdarza. Psalm 84, szósty wiersz. Szczęśliwy człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Nieustannie niech to nas napełnia. Siłą naszą jest Pan. Pan jest siłą swojego ludu. Pamiętaj o tym. Podnieś swoją głowę i wyznawaj Panu. Panie, Ty jedynie jesteś moją siłą. Nie mam siły w sobie. Wszystkie moje pomysły i zamysły i moje możliwości nic nie znaczą w tym, aby posunąć się chociaż kawałeczek do przodu w kierunku wieczności z Tobą. Boże, Ty jesteś jedyną moją siłą i z Tobą pójdę dalej. W Twojej mocy, w tym, kim jesteś, w Twojej w Twoim życiu, w Twojej miłości, radości i pokoju, Panie, mogę iść dalej. Tylko w Tobie, Panie. Kto w sile Pana trwa, ten życie wieczne ma. Ten może myśleć o otwartym domu Ojca, bo tam czeka prawdziwie Ojciec na takiego człowieka. Pamiętajmy, to jest właśnie to. Samson nie miał żadnego znaczenia. Pojedynczy człowiek nie miał znaczenia w tej bitwie
tyrana z podbitym ludem, ale Samson, którego napełniał Pan swoją mocą, ten człowiek miał zwycięstwo nad tymi wrogami i on dawał Izraelowi wyswobodzenie. 20 lat sądził Izraela. Dał się złapać w pułapkę. Udało się. Dalili wyciągnąć z niego tajemnicę i wtedy oni ostrzygli jego włosy i on stracił moc, stracił siłę. Bawili się z niego, kpili sobie z niego, szydzili, a włosy mu odrastały. Potem chcieli sobie zabawę zrobić na wielkiej uroczystości, w wielkim gmachu zbudowanym najlepszymi sposobami ludzkich myśli, silnym, skoro na dachu mogło 3000 ludzi stać. Nie wiem, jakby na naszym stanęło, co by się stało. A więc była to konstrukcja mocna, silna, dobrze zrobiona, w środku pełno ludzi i ten człowieczek, Samson, oślepły, wyszydzony, wykpiony, ale nadal z nadzieją w Bogu i modlący się: Boże, daj mi chociaż jeszcze raz to, daj mi chociaż jeszcze raz. Bóg widział, że kpiął i śmiał się z jego sługi i że ten sługa zrobił głupią rzecz, ale Bóg nie jest Bogiem chciwości, Bóg jest Bogiem łaski. Gdy ten sługa prosił go o to, Bóg zlitował się nad nim i dał mu siłę, taką siłę, że za chwilę ten dobrze, bardzo dobrze zrobiony gmach runął wraz z tymi tysiącami u góry i tymi tysiącami na dole. I poległo więcej tego dnia niż wszystkich, których dotychczas pokonał Samson. Bóg dał jeszcze mu siłę. Czasami jest tak, że wróg śmieje się z ciebie, kpi z ciebie i mówi: ty chrześcijaninie, już wszystko przegrałeś, przegrałaś, ty już się nic nie nadajesz, żeby cokolwiek zrobić i wygrać, ty tylko możesz być wyszydzony i wykpiony i ty w momencie desperacji, doświadczenia mówisz: Boże, ma diabeł rację, nie mam siły, straciłem siłę, którą miałem w tobie, czy miałam, ale ty możesz mi dać jeszcze siłę. I Bóg swojej miłości wysłuchuje twojej modlitwy i daje ci siłę. Wstajesz, strącasz wszystko to świństwo diabelskie, otrzepujesz siebie i wyruszasz dalej, żeby iść za swoim umiłowanym Panem. Bo Pan kocha swój lud. Pan lubi, gdy jego lud zwycięża. Pan chce zwycięstwa, nie porażki. A więc On jest naszą siłą, bo tylko w Nim jest nasza nadzieja, aby wygrać, aby pokonać te wszystkie przeciwności. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział. Drugi wiersz. Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto Go uwielbiam. On Bogiem Ojca mojego, przeto Go wysławiam. Pan jest wojownikiem, bo jestem imię Jego. Pan jest wojownikiem. Jak dobrze być, kiedy Pan jest z tobą. Wtedy się śmiejesz, kiedy widzisz tych 1000 Filistyńczyków. Śmiejesz się, bo nie masz nawet chwili wątpliwości, co z nimi za chwilę będzie, gdy oni nie uciekną przed tobą. Jak pierzcha wróg, który rozumie, że ta sprawa jest z Bogiem, a nie z tobą. Tak jak Bóg jest napisane w Biblii: poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Ten wróg, który was dręczy, męczy różnymi rzeczami, ucieknie od was. Bóg chce, żebyś miał zwycięstwo. Nawet gdy śnisz, abyś miał zwycięstwo, czy miała zwycięstwo, nawet w snach, abyś był zwycięzcą, nigdy przegranym. Diabeł chciałby doprowadzić cię do momentu, w którym zaczynasz być niepewnym, czy niepewną, jak to będzie, ale kiedy trwasz w Panu, a Pan napełnia cię swoją siłą, nie masz żadnych wątpliwości, tak samo w śnie, jak i na jawie jesteś zwycięzcą.
każdym czasie. To jest piękne doświadczenie, kiedy Pan jest twoim zwycięstwem. Nie opiera się na swojej sile. Właśnie wróg próbuje skierować nas do naszej siły, a wtedy tam jest porażka nasza, a diabeł może z nas tkwić i szydzić. Ale kiedy my wracamy do sił Pana, wtedy diabeł przegrywa, bo nigdy nie przegrał nasz Pan i nie przegra. Chwała Bogu za to. W drugiej Samuela mamy to samo, o zwycięstwie Pana, o chwale Pana, o pokonaniu. Księga Izajasza, 12 rozdział. 12 rozdział, drugi wiersz. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Pan jest naszą siłą. Chwal duszą moja Pana. Nie siedź tak sobie, bądź cały czas jak rozpalony piec, który temperatura dochodzi do wrzenia, do stu. Tak masz wrzącym sercem należeć do Boga. Niech cię rozpala to Boże Słowo, a twoja namiętność do Chrystusa niech rośnie, bo twój oblubieniec jest zwycięzcą, jest doskonałym pasterzem, doskonałym zwycięzcą, który prowadzi cię za sobą. Chodź, chodź za mną, wyprzyj się siebie, nie bój się, robaczku, chodź za mną, nie bój się, wyprzyj się siebie, bo jakby cię nie wyprzesz, to będziesz się bał i lękał stale, czy bała. Chodź za mną, zobaczysz, chodź w moim cieniu, zobaczysz, co będzie. Wtedy mówisz, Pan jest siłą moją i zwycięzcą moją. Nie będę się lękał ani się bał. Pan mnie prowadzi, któż mi więc zaszkodzi? I takie zwycięstwa są zwycięstwami. Choćby nie wiadomo to, Jeremiasza wrzucili do cysterny, myślą sobie, no i koniec, przestanie nam gadać. A jakiś eunuch poszedł, wydostał go z cysterny i znowuż mówi. Oni trafili do niewoli, a Jeremiasz miał swobodę. Gdzie chcesz tam iść sobie, Jeremiasz? Można powiedzieć niezniszczalny. Głodzili go, próbowali w ten. Pawła też zabili, wywlekli i wrócił. Niezniszczalni ludzie. Bo Bóg tak chciał. Co myśli Bóg o tobie? Też pewno chce, żebyś był wieczny, wieczna. Niezniszczalni, nie ulegli wrogowi, zawsze patrzący w niebo i pewni tego, że tam stawia się za nami nasz Chrystus. Księga Habakuka, proroka Habakuka, 3 rozdział, 19 wiersz. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach, przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Pan dba o swój lud. Pamiętajmy o jednym. Pan lubi posłusznych. Pan lubi, gdy my Go słuchamy i czynimy to, co On do nas mówi. Pan chce, byśmy Go poznawali coraz więcej i więcej, abyśmy doznawali Jego mocy i Jego zwycięstwa. Więc mamy Stary Testament, siła pokonująca fizycznie wrogów. Giną armie, wielkie armie nawet, 185 tysięcy tam wybitych w jednej chwili. Wielkie armie giną. Kiedy wchodzimy w Nowy Testament, ta bitwa trwa nadal, ale inaczej wygląda zwycięstwo. Nie poprzez fizyczne zabijanie wrogów, ale poprzez wydobywanie wrogów naszych z niewoli diabła. Inna siła jest do tego potrzebna, a więc w innej sile też występują żołnierze Chrystusa. Nie w sile myśli ciała, ale w sile myśli Chrystusowej dzisiaj toczymy bój i wygrywamy. I tak myśląc, przyszło do mnie, że takim Samsonem Nowego Testamentu jest apostoł Paweł. Nawet diabeł go znał. Mówi, Jezusa znam i Paweł wiem, kim jest.
ale wy kim jesteście, nie wiem. A więc był kimś, kto, z kim diabeł się liczył, gdzie zawsze diabeł wiedział, to jest człowiek niesprzedajny, człowiek, który nie zamieni Chrystusa za nic, człowiek, który nie zrezygnuje, aby dalej iść. Choćby nie wiadomo, jak go zatrzymywał, on i tak wstanie i pójdzie dalej, by robić dalej Bożą sprawę. A więc w sumie siła tego małego człowieka, bo Paweł był niskim człowiekiem, ta siła tego człowieka była przerażająca dla wroga. Zanim wysyłał armię kłamców, kombinatorów, aby tylko przeszkadzali, żeby cokolwiek czynili, żeby pomniejszać ten triumf, który dokonywał się przez tego Bożego człowieka, lecz w nim była siła. Siła taka, która dla nas mówi, że Pan chce mieszkać w swoim ludzie. Pan chce mieszkać w chwale. Chce napełniać swój lud tym, kim on sam jest, dając nam to, co jest potrzebne. Dzieje apostolskie, 22 rozdział. Widzimy więc, że z innej pozycji tutaj, jak było wspominane tutaj, miłość wrogów bardzo wiele znaczyła. Paweł był gotów za swoich wrogów zrezygnować z wieczności, aby oni zostali uratowani. Tak silnie miłował swój lud. Tak jak Mojżesz powiedział, wykreś mnie, jeśli miałbyś ich zniszczyć, wykreś mnie. Taka miłość, taka troska, takie zdecydowanie. I tu w 22 rozdziale od 6 wiersza czytamy opowieść apostoła, jak spotkał Jezusa. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się około południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba i upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci przeznaczone, żebyś uczynił. A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu, cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie rzekł: bracie Saulu, przejrzyj. A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego, a on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego, ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. A czemu teraz wlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie. I ujrzałem go, jak do mnie mówił: pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem: Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. I rzekł do mnie: idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. A w 26, 18 wierszu mamy dokończenie tego: aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. I widzicie, to jest dla nas to, do czego potrzebujemy siły, aby wkraczać na te tereny nie ze swoim dumnym życiem, nie ze swoim poszukiwaniem swego, nie z patrzeniem na to, co ja z tego będę mieć, tylko z siłą Chrystusa, aby tym ludziom
doszło do serca, do umysłu, rozświetlenie, żeby oni pojęli, że potrzebują się ratować z tego świata grzechu, aby szukać Jezusa i aby doznać, że zaczynają doznawać, że ich charakter zostaje usunięty, a w to miejsce wchodzi czystość Chrystusa, miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, wytrwałość, wstrzemięźliwość Chrystusa, nowy człowiek z nową naturą, z nowym wejrzeniem, z nowymi potrzebami i z nowymi siłami. To jest to, co uczynił Chrystus dla nas. Nie jakaś religia, która ma do przeniesienia jakieś idee, tylko Kościół, życie ludzi, którzy żyją dzięki Jezusowi Chrystusowi. To jest ta moc, ten oręż, który uderzał w tereny wroga i uderza do dzisiaj. Tylko ci ludzie, którzy żyją w mocy Chrystusa Jezusa, oni są rzeczywiście dla wroga zagrożeniem. Tylko ci ludzie, którzy widzą w Chrystusie wszystko, co tylko potrzebują, już nic nie potrzebują, bo mają Chrystusa. Oni są nie do przekupienia, oni są nie do zdobycia, oni nie są do tego, żeby przyjęli, no skróć sobie to trochę, nie musisz aż tak daleko wychodzić. Zobacz, inni nie robią tego i też żyją i mówią, że są wieczności, że idą do wieczności, a więc nie, nic nie skrócisz. Idziesz dokładnie tak, jak dał ci Pan, bo w tym jest chwała. Ale gdyby Paweł nie pilnował się tego, co dał mu Pan, to sam powiedział, gdybym się nie troszczył o to i nie umartwiał tego swojego starego ja, to też bym zginął. Diabeł by złapał na czymś. To na tym czy na tym. Dlatego patrz na Chrystusa i nigdy nie pozwól, żeby coś wracało do ciebie, stara pożądliwość, czy stare pragnienia, czy jakieś rzeczy. Jeżeli z czymś skończyłeś, czy skończyłaś, już nie patrz na to, czy może do tego chociaż trochę nie wrócić. To się nie nadaje, a więc idź dalej. Idź i patrz na Chrystusa, czerp z Niego siły, bo masz wojnę z diabłem. Mamy wojnę z mocami ciemności, a więc pamiętaj, musisz być cały w mocy Chrystusa, bo jeśli nie, to już wróg cię podejdzie, a to z tej, a to z tamtej strony. Twoja wojna to jest wojna z diabłem, który chce sprawić, żebyś został wraz z nim wrzucony do Gehenny, a ty nie chcesz chyba, co? Być w Gehennie. Nie podoba ci się tam być, mi też nie. Mamy obietnicę wieczności, dom Ojca, więc chcemy być tam, musimy pilnować. Jeżeli gdzieś wróg cię podszedł i udało się namówić ciebie do czegoś niedobrego, to póki żyjesz, jest jeszcze możliwość usunięcia tego. Kto wyznaje grzech, porzuca, przyjmuje oczyszczenie w Chrystusa, diabeł już nie ma się czego czepiać. Pan oczyszcza. Mamy zwycięstwo przez krew Chrystusa nad diabłem i przez świadectwo nowego życia. Więc mamy to, co jest potrzebne, aby na tej ziemi żyć w sposób godny Boga, który nas stworzył. W sposób taki, jak Bóg podjął decyzję, aby ludzie żyli na ziemi. Pamiętamy apostoła Pawła, który opisuje doświadczenia, przez jakie przeszedł. Przez jakie wydarzenia przeszedł ten żołnierz. Może to sobie przeczytajmy. 2 Koryntian, 11 rozdział. On się nie wywyższa, on mówi w ten sposób, od 21 wiersza, ku własnej hańbie to mówię, że w tym byliśmy słabi, bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przystępie głupoty i ja jestem śmiały, Hebrajczykami są, ja także, Izraelitami są, ja także, potomkami Abrahama są, ja także, sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu to mówię. Daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Zobaczcie, co on wypowiada, o czym on mówi. On mówi o chrześcijaństwie, które jest w wielkim boju, w wielkim doświadczeniu i on cały czas żyje dla Boga, mimo tych wszystkich wydarzeń. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamionowany. Popatrzcie, ile wystąpiło przeciwko niemu, żeby go zatrzymać w tej drodze do zwycięstwa, a ty się już zatrzymujesz, bo ktoś ci słowo coś powiedział. A niech se gada, ile chce. Każdy za swoją buzię odpowie. Każdy ze swoich słów będzie rozliczony. A ty idź dalej. I czyń to, co chce Pan. A co to słowa? A jakby cię lali, bili cię, chłostali, kamionowali, wlekli.
I dobrze, że Bóg jeszcze daje czas nam, Polakom, że nie musimy jeszcze chodzić w tych cierpieniach. Daje nam czas, abyśmy mogli dobrze się przygotować do tego i przygotowuje sobie lud na to. Przeżyliśmy już wiele różnych doświadczeń. Przeżyliśmy doświadczenia skierowane przeciwko nam, ale jeszcze nie byliśmy w tych takich, jak na przykład wielu w Chinach, czy tam w Rosji, gdzieś na zsyłkach, czy na innych miejscach. Nie rozdzielono jeszcze nas z rodziną, czy w jakiś sposób nie dręczono. A więc daje nam Bóg swobodny czas, aby nas przygotować do tego, gdyby to nadeszło, abyśmy byli swobodni, całkowicie swobodni. Wiedzący, że choćby nas zabili, tak żyć będziemy, choćby nie wiadomo co to i tak to się skończy, nie? Że tylko trochę i będziemy z Panem. Trzy razy rozbił się ze mną okręt. Ktoś powiedział, co to za człowiek? Ludzie, kochani, wsiada na okręt, to on się już rozbija i topi się. No to jakiś by się bali. Paweł, nie do nas, nie do nas. My już słyszeliśmy. Gdzie ty wsiądziesz, to zaraz coś się dzieje. Ale to przecież wróg tak walczył z nim, żeby przeszkodzić. A popatrzcie, i tak go nie zatrzymał. I tak Paweł doszedł do swego celu. I tak tam była głoszona Ewangelia. I ludzie się nawracali do Boga. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy ja nie słabnę, jeśli kto się potnie, czy ja nie płonę, czy inaczej nie wstydzę się, jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię. Namiestnik króla Aretasa w Damaszku otoczył strażą miasto Damascenczyków, aby mnie pojmać, ale spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i uszedłem jego rąk. Zobaczcie, w taki sposób ten Boży bohater, ten Boży siłacz był ratowany, przeprowadzany. Wiecie, co on powiedział? Naśladujcie mnie. Bo ja naśladuję Jezusa Chrystusa. Tak żył Jezus. Szedł pewnie. Diabeł robił wszystko, żeby przeszkodzić. Oskarżał, kpił, szydził. Nawet mówił, że przez Belzebuba to czyni. A on dalej czynił to, co chciał Ojciec. To samo ten Boży człowiek dalej czynił. Napisał: powaleni, ale niepokonani. Nieustannie żyjący dla chwały Chrystusa. Kiedy mówi, przychodziłem do was, przychodziłem w słabości, ale ze mną szła moc. Moc Boga, który proste słowa, ktoś inny mógł wypowiadać te słowa i nic się nie stałoby. A gdy je Paweł wypowiadał, ten Boży człowiek, który był w pełni należący do Chrystusa, te słowa z mocą uderzały wszystkie te fortece diabła, kruszyły te mury oporów i światło Ewangelii docierało do następnych ludzi. I wielu, wielu ludzi do dzisiaj jest ratowanych przez życie zgodne z wolą Boga, przez tego Bożego człowieka. I Bóg, posługując się, wyrywał ludzi z tego świata ciemności przez prawdę Ewangelii. Tak samo jak wyrwał pewnego dnia mnie i ciebie, gdy czytaliśmy słowa z Biblii. I moc z wysokości napełniła nas, aby je czynić. I zaczęliśmy je czynić. Tacy mali ludzie, jeszcze w tylu grzechach, a już poznaliśmy smak zwycięstwa poprzez to Boże Słowo. Jak to się nam zaczęło podobać, gdy zaczęliśmy z coraz większą swobodą
pozbywać się zła, a czynić dobro. Jak byliśmy zafascynowani tym skarbem, gdy miłość Boża rozlała się w sercach naszych do Jezusa Chrystusa i On się stał dla nas kimś najważniejszym, najcenniejszym. Prawdziwa miłość do prawdziwego Zbawiciela, chociaż niewidzialne umiłowaliśmy Go. Słowa Piotra sprzed 2000 lat, tak realne i dzisiaj, to doświadczenie mają wszystkie Boże dzieci, kiedy ta miłość się rozlewa, a Jezus staje się dla nas prawdziwie Zbawicielem naszym. Tym, który jest naszą drogą do Ojca, który wysłuchuje nasze modlitwy i odpowiada na nie w sposób prawdziwie pełen mocy i siły, dokonując swoich cudów w każdym czasie. Zdziwiony był ten Bar Jezus, ten czarnoksiężnik. Myślał sobie, będzie jak z wszystkimi Żydami. Ja tutaj odprawię swoją akcję, teatr i ten człowiek nie będzie słuchał ich Ewangelii w ogóle. Ale stało się inaczej. Stało się coś takiego dziwnego dla tego czarnoksiężnika Alimasa. Tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary, a Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok. To była wojna z całą armią demonów, diabła. Tam za tym człowiekiem stała armia diabelska. A tu stał człowiek, a w nim moc Chrystusa. I oto zderzenie dwóch ludzi, wydawałoby się, ale tak naprawdę to nie ludzie byli tutaj w tej bitwie. To do kogo należeli było najważniejsze. I rzekł: o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie przestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy do pewnego czasu i nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność i chodził wokoło, szukając, kto by go prowadził za rękę. Wtedy prokonsul, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. To była wojna. Nie na teologiczne zwroty. Okazało się, kto jest zwycięzcą. Chrystus, w Nim nadzieja chwały. Tak samo wiele świadectw jest Bożych ludzi, gdzie w różnych w takich wydarzeniach Pan okazywał się i ten, który reprezentował diabła, musiał przegrać. Co innego, kiedy występują sami ludzie, jakoś nierozumni ludzie. Dlatego diabeł często posługuje się ludźmi nierozumnymi, których oszukuje, zwodzi, tak jak oszukiwał te tłumy, żeby krzyczały: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, czy tam krzyczały przeciwko Pawłowi. Biedni ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, że walczą przeciwko swojemu uratowaniu, że odpychają tego, który może im pomóc. Ale gdy później to do nich dotrze, widząc sługę Bożego, Jego zachowanie, tak jak Pana naszego na krzyżu, wtedy zaczynają doznawać: tak, my chcemy żyć dzięki Jezusowi. To jest najpiękniejsze. Wiecie, kiedy po Tobie zostaną ludzie, którzy będą chcieli żyć dzięki Jezusowi, tylko dlatego, że Ty żyłeś, czy żyłaś dzięki Jezusowi, to jesteś tym nasieniem, które wydało owoc. To jest najważniejsze. Nie ilu będzie w ogóle ludzi, którzy gdzieś uwierzą, ale ilu będzie chciało żyć dzięki Jezusowi. To jest najważniejsze. Będą chcieli być uczniami Jezusa, widząc, że Ty jesteś uczniem Jezusa. I ten Boży człowiek, kiedy dobiegał do swego finału, wiecie, kiedy on tam w Dziejach Apostolskich mówił: ja jestem gotowy dla Jezusa i cierpieć, i umrzeć. Nie ma znaczenia, co tam będzie. Ja idę, bo chcę tam być, gdzie Jezus, i koniec. To jest siła, to jest odwaga Chrystusa. To tam nie było lęku, czy strachu, czy drżenia o to. Paweł był zdobytym żołnierzem dla Pana i on chciał się zawsze tylko Jezusowi podobać. I
I pamiętajmy, nie sprzedajmy tego, co jest z naszym zwycięstwem. Nie zamieńmy, bo jeśli za cokolwiek zamienimy, to później odbierze nam zwycięstwo Chrystusa i naszym oparciem nie będzie już Chrystus, ale coś. I wtedy będzie kłopot już, bo to coś diabeł może nam manewrować tym czymś i nas straszyć, ale Jezusem nie może. A więc nigdy nas nie przestraszy. Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. I Paweł w tym drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale od szóstego wiersza. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiary zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwa, nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Wiecie, kiedy sprawdzasz swoją historię chrześcijańską, widzisz, ile Jezus dobra ci uczynił, to pamiętaj, że tego dobra jest jeszcze więcej. Bądź wiernym, bądź wierną do końca swych dni, a więcej jeszcze zobaczysz z Pana. Tak jak Paweł mówi, poznać Go jeszcze więcej doświadczyć, jak zwycięża Jezus. Jeszcze więcej chwały dla Jezusa, jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Wiecie, co Paweł powiedział? On powiedział, ja nie śmiałbym się mówić niczego innego, jak tylko to, co on uczynił we mnie. Bo tylko wtedy Paweł znał to, jak Jezus znał tą sprawę. Saul z Tarsu znał, ale nie znał tak jak Jezus. Ale Paweł, apostoł, poznawał każdą sprawę jak Jezus. Jego życie to było życie Jezusa w nim. Jego owoc to był owoc życia Jezusa w nim. Jego wieczność to był Jezus Chrystus w nim. Amen.